Jeżeli mam jakąś zmienną, dajmy na to fu, i ona jest typu int, przypiszmy dla niej wartość 4, mam drugą zmienną, dajmy na to bar, taka klasyka, niech to też będzie int 2, to jest taka generyczna funkcja, która pozwala nam zamienić te dwie wartości miejscami. Ona się nazywa swap. To, co muszę do niej przekazać, to dwie referencje. Jedna z nich to właśnie, ups, to właśnie będzie fu. Druga to będzie referencja właśnie do bar. W sumie można wypisać, co jest pod fu, co jest pod bar. Prawda, to będzie widać. I zobaczmy, co będzie potem. Pod fu było 4, następnie jest 2, pod bar było 2, teraz jest 4. Ewidentnie te dwie wartości zamieniły się miejscami. Możemy zmienić typ tych referencji. Dajmy na to, to już nie będą inty, tylko będą double. Niech to będzie 4 i 4, a to niech będzie 2 i 2. Bez zmiany reszty kodu widać, że fu wcześniej było 4 i 4, po jest 2 i 2, bar wcześniej było 2 i 2, teraz jest 4 i 4. Ta funkcja swap jest zdefiniowana, napisana tylko raz. To jest właśnie funkcja generyczna. Próbujemy napisać teraz taką funkcję generyczną. Nasza będzie trochę prostsza i będzie służyła nam do zamiany. Pytanko takie, czy możesz jeszcze wrócić kodem, jeżeli go nie usunąłeś? O, dobra. To jest takie trochę pytanie off-top, ale chciałam zapytać o samą tą właśnie metodę swap i o to, co ona przyjmuje jako argument, bo widzę tam jakiś apersat i chciałam zapytać, czy to jest wskazanie do adresu tej zmiennej, czy o co tutaj dokładnie chodzi? Tutaj możemy to zobaczyć. Jeżeli funkcja przyjmuje referencję, no to jest oznaczona jako in-out. Tu przekazujemy adres tej referencji i mówimy w ten sposób, że ta referencja po wykonaniu tej funkcji może, ale nie musi, może wskazywać na coś innego. Jeżeli to by było letem, to będzie taka sytuacja, że let mówi, że nie można zmienić tej referencji. Teraz ten kod nawet się nie skompiluje. Spróbujemy napisać taką funkcję, która będzie nam robić coś podobnego, tylko na kropkach. Chciałbym napisać taką funkcję, która powiedzmy, jak przyjmie mi kropkę 4, 2, to zwróci kropkę 2, 4. Ewentualnie, jak powiedzmy, będzie to kropka 4, a tutaj dajmy na to string 2, to żeby zwróciło kropkę string 2, tu wartość 4. Czyli po prostu zamieniło to miejscami. Może tak jedno pod drugim, żeby oczom lepiej się patrzyło. Tu mamy do czynienia z dwoma intami, a tu mamy do czynienia z intem i stringiem. Jak mogłaby wyglądać taka funkcja? No, trzeba zacząć od słowa kluczowego find. Nazwę ją tuple swap, no, ponieważ tuple swap będzie przyjmować tuple. Tu jeszcze nie wiem, co wpiszę, i tu musi zwrócić nam jakąś kropkę. Ta kropka tu na wejściu musi zawierać jakieś elementy. No powiedzmy, jakiś element A, jakiś B. No tak możemy generycznie do tego podejść, ale chciałbym to zwrócić w odwrotnej kolejności, czyli najpierw, żeby było B, a potem A. Teraz skąd mam brać to A i to B? Przy typach generycznych widzieliśmy, że były one w tych Pulp Fiction nawiasach i tutaj były jakoś nazwane. Tak samo możemy zrobić i my przy deklaracji funkcji. Po prostu wymienić te typy generyczne. Już są gotowe do użycia. Tu jeszcze krzyczy, że nic nie zwracamy. Tutaj wiemy, że musimy zwrócić kropkę. Wiemy, że jako pierwszy element tej kropki zwracanej musimy zwrócić drugi element kropki, która przyszła. A drugi element jest pod numerkiem 1. Pierwszy jest pod numerkiem 0. Chyba najbardziej magiczna część. Muszę przekazać jakąś kropkę. To chciałem przekazywać kropkę 4, 2. Jak to pobiegnę, to mam tutaj kropkę 2, 4. Tutaj te indeksy po prostu odwołują się do tego, na której pozycji to jest. Czy widać, że na pozycji pierwszej u mnie jest to, co weszło na pozycji drugiej. Kolejna historia. Tu chciałbym, żeby zaczynało się od czwórki i podmieniało mi tego, że stringa. I teraz jak to pobiegniemy, to widać, że tu mamy string 2, jest w ciapkach.
a na drugiej pozycji mamy czwórkę. Co więcej, widać, że ta funkcja, ten kod wykonał się dwa razy. Tyle razy, ile wywołałem tą funkcję. Jest w tym pewne piękno, bo jaka jest alternatywa bez generyków? Taka, że tą funkcję musiałbym teraz zdefiniować dwa razy. Jakbym nie miał generyków, musiałbym przyjmować taką krotkę, która jest typu int. To jest ten mój pierwszy przypadek. No i też to tutaj musiałoby zwracać tą krotkę int. W drugim przypadku musiałbym zdefiniować krotkę, która przyjmuje int string, a zwrócić string int. No dobra, a co jeżeli zamaniłoby mi się wywołanie tego w odwrotnej kolejności, czyli najpierw string, a później int. Widać, że to jest taka trochę eksplozja typów. Ten kod zawsze jest taki sam. Struktura tego kodu jest zawsze taka sama. Robi to samo, więc mam niepotrzebną duplikację. Ten kod mi się kompiluje wiele razy, więc binarka jest większa. A wystarczyło ładnie napisać tą generyczną formę. Wrzucić te wszystkie do tego jednego worka. Dodatkowo ten kod generyczny ma jedną zaletę nad... Znaczy ma więcej zalet. Ma dodatkową zaletę w porównaniu do tej wersji. Tu za każdym razem znam typ. Jeżeli wiem, że coś, co wchodziło jako pierwsze, było stringiem, to ja na tym mogę zawołać jakieś dodatkowe metody. Nie spodziewałbym się po funkcji, która mówi, że będzie zamieniać coś miejscami, że nie dość, że zamieni mi to miejscami, to jeszcze jakoś przetransformuje tą wartość. Ponieważ w tej wersji, to jest tak naprawdę moje BA, tak to zdekonstruuję, żeby nie krzyczał na mnie, to od razu zwrócę to jako BA. W tym miejscu o tym typie nie wiem nic. Jak próbuję tutaj cokolwiek znaleźć, no to no nic, zero. Nic mi nie pokazuje. Nie mam nic do wypełnienia. Ta moja funkcja jest o tyle bezpieczniejsza, że no przez przypadek nic nie zmienię. Nawet jest o tyle fajnie, że patrząc na jej typ, mogę się domyślać, co ona zrobi. Wchodzi tutaj krotka AB, wychodzi krotka BA. Nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń co do tych typów, czyli że one coś tam więcej potrafią. No nie ma innego sposobu, żeby zaimplementować tą funkcję. Można ją zrobić tylko w ten sposób. B nie wyczaruje z powietrza. Nawet nie wiem, jakie to jest B. Nie mogę zawołać B coś, A coś, tak? Znowu wiążemy sobie ręce, żeby uwolnić sobie głowę. To też jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o generyki. To jest przykład funkcji generycznej, czyli dodajemy w nawiasach listę generyków. Ta lista może być dłuższa, po prostu dodajemy kolejne literki. Możemy je nazywać first, będzie last. I teraz tutaj wszystko musi się zmienić first. Może zrobię tak first, a to będzie last. Po prostu te rzeczy muszą do siebie pasować, jak są na odpowiednich pozycjach. I tyle. Jak definiujemy funkcję, Pulp Fiction nawiasach wypisujemy takie tam wygodnie literki albo jakieś takie nazwy, które oddają sens dla tego typu. Później używamy w tych sygnaturach, jak gdzieś potrzebujemy. Ta funkcja już nam nie będzie potrzebna, bo oprócz generycznych funkcji możemy też tworzyć typy generyczne. Takie nasze własne arejki, słowniki, tego typu historie.